Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Słuchajcie, doszły mi właśnie takie słuchy, dlatego stwierdziłam, że ten odcinek nagram. Doszły mi, słuchajcie, takie słuchy. Teraz ogólnie wyrabiam sobie paszport, bo chcę za granicę tam lecieć, odwiedzić kilka osób fajnych. I powiem wam szczerze, doszły mi słuchy, że po prostu pieski mogą być z pasażerami, tylko muszą mieć jakiś nie dowód, tylko po prostu... jak to się tam nazywa, paszport ze szczepieniem od weterynarza, czy coś takiego. Dobrze by było, słuchajcie, bo ja mam w Polsce z kim psy zostawić, ale one są dla mnie, słuchajcie, jak dzieci, także ciężko będzie się z nimi rozstać, nawet na parę tygodni, na dwa tygodnie, na tydzień, tak. Na kilka dni i pieski za mną by dotęskniły, ja za nimi, one są naprawdę jak dzieci, także wiecie. A pamiętajcie, opiekun, no nawet pod dobre opieko, nie zostawia piesków samych, bo prawdziwy, dojrzała osoba, tak, po prostu, która jest odpowiedzialna, tak jak za pieski, tak jak za dzieci, bo pieski to jak dzieci, to po prostu, no, nie zostawi, nie wyleci za granicę sama, tak, i nie zostawi piesków. Także słuchajcie, doszły mi takie słuchy na internecie, w Google wbiłam celowo, specjalnie dla śmiechu to zrobiłam, bo dochodziły mi takie słuchy, że pieski mogą latać samolotem z człowiekiem. No i jest dla żartów wbiję, co nie? Wbiłam w Google na taką forum i stronę i faktycznie mogą. Niby musi być klatka, musi być książeczka szczepień bodajże i paszport, jak to tam się nazywa. Właśnie teraz sobie dokańczam ten paszport i tak myślałam jeszcze wyrobić pieskom. Taki paszport kosztuje bodajże 150 zł, nie wiem ile dla piesków. No i słuchajcie, czy to jest prawda ogólnie? Jeżeli ktoś, słuchajcie, miał taki fajny przypadek, tak, to po prostu podzielcie się informacjami ze mną, dajcie znać. Czy ogólnie jest taka sytuacja i taka możliwość, tak? No bo ja słyszałam, no wiadomo, że na forum nieraz różne głupoty się pisze, tak, dla żartów i tak ktoś, ja to akurat na poważnie wzięłam, tak? No, a ktoś mógł dla żartów napisać, także jeżeli ktoś leciał kiedykolwiek za granicę, tak, z pieskami na przykład, samolotem, to po prostu uwierzcie mi, dajcie mi znać, bo naprawdę będę wam bardzo wdzięczna, czy takie coś ogólnie można zrobić, tak? Czy ktoś po prostu żartuje? Kochani, tak jak mówię, jeżeli będziecie coś wiedzieli, to po prostu skontaktujcie się, dajcie znać i będę wam naprawdę bardzo z całego serducha będę wam bardzo wdzięczna. Także co kochani, takim oto szalonym odcinkiem się z wami żegnam, pa pa, do zobaczenia w następnym.